Dzień dobry, siemanko, siemanko, mam nadzieję, że jesteście wyspani. Ja jestem totalnie niewyspana i dlatego stwierdziłam, że właśnie dziś będzie dobry pomysł, dobry taki dzień, żeby rozpocząć poranne ćwiczenie już tak, żeby mam nadzieję na stałe wprowadzać je do mojego planu dnia. I dziękuję Wam bardzo, bo pod odcinkiem, w którym ćwiczyłam na plaży, poprosiłam Was, w odcinku, w którym ćwiczyłam na plaży, poprosiłam Was, żebyście zasugerowali, kogo polecacie do ćwiczeń, zwłaszcza takich porannych, i dostałam dużo propozycji, dlatego bardzo Wam dziękuję. No i zdecydowałam, że dziś będę ćwiczyć razem z kanałem Codziennie Fit. I dziś zrobimy sobie, to znaczy ja sobie zrobię cardio bez maty, trening na stojąco, hashtag fit wiosna. Nie będę Wam pokazywać w ogóle całych tych ćwiczeń, no bo to jest bez sensu kompletnie, zobaczymy. Wczoraj obejrzałam jakieś 20 minut tak na sucho tych ćwiczeń i wydaje mi się, że są dla mnie do zrobienia, ale to zobaczymy jeszcze jak wyjdzie w praniu. Dlatego wiecie co? Ja łapię za pilot i zaczynamy chyba ćwiczenia. Po prostu zrobię Wam kilka przebitek, ale oczywiście odcinek nie będzie tylko o ćwiczeniach, bo ja nie jestem kanałem żadnym fitnessowym, po prostu ja chcę wrócić do formy i dlatego dziękuję bardzo, że są tacy youtuberzy, którzy nagrywają ćwiczenia. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Jeżeli podoba Wam się mój strój, to jest to strój od Oceans Apart i mam dwa stroje od tej firmy. Jestem bardzo zadowolona. Ten strój w ogóle lepiej trzyma biust, więc jest fajny, zwłaszcza do takiego jakiegoś ćwiczenia, do biegania, podskakiwania. A poza tym jeszcze tutaj mam takie fajne prześwity na kolanach i dzięki temu można bez problemu zginać nogi. Naprawdę jest bardzo, bardzo wygodny. Zaczynamy! Udało. Robimy ostatnie rozciąganie. Dotrwałam. Wiecie co? Dziękuję. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna. Dawno nie oglądałam tak dobrego filmu treningowego i skończyłam i czekajcie. Ten cały film trwał 42 minuty, więc pomijając jakiś wstęp i samą końcóweczkę, no to 40 minut ćwiczeń. I wiecie co? Ja jak nagrywałam odcinek, jak tam przebiegłam się kilka razy na plaży, to miałam tak niesamowitą zadyszkę, a teraz 40 ćwiczeń, 40 minut ćwiczeń takich intensywnych i słuchajcie, ja mogę normalnie oddychać. Także jestem naprawdę zadowolona. Poza tym instruktorka jest świetna. Słuchajcie, dzisiaj ćwiczyliśmy z kanałem Codziennie Fit i ja ćwiczyłam do odcinka, który się nazywa Cardio bez maty, trening na stojąco. Bardzo fajna dziewczyna to prowadzi. Czekajcie, zaraz poszukam, kto to jest dokładnie, bo mam ochotę, aż się zafollowuję na Instagramie. Profil zafollowowany, Marta Henning, to jest dziewczyna, która prowadzi te treningi. I ona jest świetna, bo ona nie udaje, że jest jakąś nie wiadomo jaką ekspertką, że się nie męczy. Tylko też mówiła podczas treningów, że no jest ciężko. I jakoś tak czułam się, jakbym ćwiczyła z normalną osobą, a nie z jakimś cyborgiem. Albo jakąś osobą, która się po prostu nie męczy. Jestem zachwycona. Idę wziąć prysznic taki szybki i widzimy się za chwilę. Miałam nadzieję, że uda mi się takie ładne, gładkie przejście zrobić od początku basenu tutaj, ale źle ustawiłam kamerę i niestety nie złapało mi odpowiedniego kadru, a teraz w ogóle nie wiem, czy to będzie widać, ale deszcz zaczął padać. Także super timing, bo wiecie co, ja sobie wzięłam prysznic, umyłam włosy, nałożyłam Olaplex i tak stwierdziłam, że popływam sobie trochę. To jest fajny sposób na rozciągnięcie się. No ja mam to szczęście, że mogę się trochę poruszać na basenie i w poprzednim domu w ogóle z tego nie korzystałam, a teraz staram się jak najczęściej korzystać, przychodzić tutaj, popluskać się w wodzie. To też jest dobre ćwiczenie, zwłaszcza jeszcze po takich intensywnych ćwiczeniach jak te, które zrobiłam. 40 minut takich bardziej wysiłkowych cardio. A teraz takie, wiecie, rozluźniające pluskanie się w wodzie. W ogóle teraz mam na sobie kostium. O, nie widać go. Nie widać, ale było chyba widać, jak wchodziłam do wody. To jest kostium, który jest w kolekcji Hati Hati. Mamy trzy kolory. To jest zieleń Jungle Green. Fajny kolor, bo on jest taki trochę pomiędzy niebieskim, trochę pomiędzy zielonym. Oprócz tego mamy jeszcze granatowy, właśnie taki jungle green, który teraz mam na sobie, i czerwony. No i to są bardzo fajne kolory, ja jestem zadowolona z nich. One są też ręcznie szyte. Może dzisiaj wrzucę filmik,
A to już będzie. Zapraszam Was właśnie na Instagram hatihati.pl. Tam w jednym z postów pokażę Wam, jak robili te kostiumy. One były ręcznie szyte, więc one były wycinane ręcznie, wiecie, tam później szyte maszyną do szycia. Więc cieszę się, że mamy ręcznie robione rzeczy. W ogóle zaraz będziemy się zbierać. O, taki deszcz. Popadało i przeszło od razu. Teraz będę się też zbierać do agenta wizowego, bo słuchajcie, pomagam mojemu koledze zdobyć wizę, żeby tutaj przyjechał na Bali. I na razie jest w ogóle taka mega niejasna sytuacja, bo oficjalnie wizy tak zwane offshore, czyli dla tych ludzi, którzy chcą wyrabiać spoza granic Indonezji, zostały wstrzymane. Znaczy w ogóle mi powiedzieli, że one nie zostały wstrzymane, że są dostępne, tylko system jest wyłączony dla tych wiz spoza granic kraju. Ej, spokojnie. Więc tak czy siak nie działają. No i właśnie podobno teraz już niedługo mają znowu otworzyć te granice i mój kolega się zapisuje na taką listę. I ma jakiś problem z przelewem, więc po prostu podjadę tam do tego mojego agenta wizowego i zapłacę kartą. Czasami, a wiecie co, z tymi płatnościami w Indonezji. Ja teraz już w zasadzie w większości przypadków nie mam problemów. Jakoś udaje mi się to ogarniać przez Revoluta. Ale dzisiaj właśnie chciałam sprawdzić, czy mogę wysłać pieniądze do tego agenta wizowego i jakoś też nie mogłam zmienić waluty, wiecie? Także dziwna sprawa. A przez Revoluta, a ja już płaciłam przez Revoluta na przykład za mój dom i nie miałam problemów. Zagmatwane te sprawy. Nie wiem, słuchajcie, jeżeli Was interesuje to, kiedy Bali się otwiera, to nadal nic nie wiadomo. Ale teraz podobno jakieś takie specjalne strefy turystyczne wyznaczają na Bali. Zosia! Chcesz tutaj podejść? Chyba nie będzie Zosi widać, teraz jest za kamerą centralnie na leżaku. Teraz Bali wyznacza takie zielone strefy. To mają być strefy otwarte dla turystów. To będzie Ubud, czyli tam, gdzie ja ostatnio jeździłam, i Nusa Dua. Nusa Dua to jest samo południowy wschód i tam znajdują się resorty turystyczne. Tam zazwyczaj przyjeżdżali tacy turyści, że raczej siedzieli w resortach, raczej nie wyjeżdżali poza tę miejscowość. Więc to było dla takich, wiecie, trochę turystów, którzy nie za bardzo chcieli co robić, ale chcieli posiedzieć w ładnej pogodzie. Pocieszyć się ładną pogodą. Ale tak naprawdę, wiecie, te plany to się cały czas zmieniają. Zaśka, co ty tutaj kombinujesz? Pewnie słychać, jak ona skacze tutaj. No chodź! Nie? No, o Jezu! Spadła z leżaka. Biedna. A ja w ogóle zaraz jeszcze właśnie pojadę tam. Tylko czekam, aż ten Olaplex będzie na moich włosach 20 minut. Zmyję to, nałożę taką jeszcze odżywkę bez spłukiwania. Pozałatwiam te moje sprawy wizowe i potem robię zdjęcia produktów do Hati Hati, bo już przygotowujemy stronę internetową. Wiecie, jak te rzeczy wszystkie dotrą, żeby wszystko było przygotowane, żeby można było tylko kliknąć udostępnij, zrób publiczne i od razu te produkty wyskoczą. Także też dzisiaj jeszcze trochę pracy, ale ja to lubię, ja nie lubię nic nie robić, bo mnie to męczy. Chyba już tak przyciągam trochę to gadanie, w sensie mi się przyjemnie rozmawia, ale to pewnie jest nudne, jak wy oglądacie mój kanał, a ja tak powoli sobie gadam o jakichś moich przemyśleniach. Moje takie podsumowanie będzie, że takie, że słuchajcie, cudowne to uczucie poćwiczyć sobie rano. Boli mnie dużo części mojego ciała teraz, bolą mnie mięśnie, boli mnie, no, powiedziałabym tak, 60% mojego ciała jest teraz w takim lekkim bólu, ale to jest taki fajny ból, bo ja wiem, że dałam po prostu z siebie dużo, że dałam wycisk i teraz będę cisnąć jeszcze bardziej. Jeżeli wy też teraz, bo widziałam, że dużo z was pisało, że też właśnie trenujecie, że wracacie do formy i tak dalej, także trzymam kciuki. I słuchajcie, co mogę Wam powiedzieć? Uda nam się. Pogoda teraz na Bali podczas sezonu deszczowego to tak się szybko zmienia. Trzy razy... O, sąsiadka śpiewa. Ta sąsiadka jest w ogóle bardzo urocza. Oho, chyba ustawia teraz psy. No, ustawia psy, bo się przed chwilą znowu biły. Słuchajcie, pogoda jest tak nieprzewidywalna. Ja teraz... trzy razy padał deszcz. A teraz się rozjaśniło i jest piękne niebieskie niebo, jest bardzo ładna pogoda, jest bardzo słonecznie. Zastanawiałam się właśnie, czy brać płaszcz przeciwdeszczowy, bo tutaj szybko się zmienia, ale chyba nie ma sensu, bo ja za 40 minut będę z powrotem w domu.
No i trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że dowiem się czegoś na temat wiz. To znaczy, teraz to ja jadę zapłacić za tego mojego znajomego, ale jeszcze wypytam się, jak wygląda sytuacja i co się dzieje i tak dalej, więc będziecie mieli informacje niemalże z pierwszej ręki, słuchajcie, prosto od agenta wizowego. Szybki update z mojej ulicy, słuchajcie, od jakiegoś tygodnia straszne hałasy są, w ogóle spać się nie da, bo jakieś nowe psy się pojawiły tutaj na uliczce mojej. I tak się zastanawiałam, co to za wycie jakieś, w ogóle czasami to brzmi tak, jakby psy się prawie że zagryzały, jest takie wycie niesamowite. No i właśnie teraz znowu to słyszałam, więc wybiegłam przed bramę, żeby rozdzielić te psy. Zobaczyłam, że moja sąsiadka, ta, która śpiewała przed chwilą, z miotłą wyszła i właśnie się jej pytam, kurczę, co tu się dzieje? A potem zobaczyłam jednego pieska, takiego miśka fajnego, on jest strasznie taki miły. Zobaczyłam, że mu krew leci z czoła i właśnie mówię jej, że o kurczę, temu psu leci krew. I on wbiegł na jakieś podwórko do jakiegoś domu, gdzie była otwarta brama i pytam się, czy wiesz, może on tutaj mieszka? Ona powiedziała, że nie, 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 on mieszka gdzieś tam na jakiejś innej ulicy. I tak jej mówię, kurczę, ostatnio dużo, a on się nie daje złapać, wiecie, więc to na razie nie mam za bardzo jak pomóc, ale będę kontrolować, no nie wiem. Staram się zaprzyjaźnić z tymi psiekami, ale słuchajcie, właśnie takie powiedziałam, że ostatnio jakoś strasznie dużo psów tutaj się nazbiegało, jakichś nowych z innych ulic i tak dalej. I się okazało, że dwie suczki z naszej ulicy mają cieczkę. No i teraz właśnie te psy... Boże... płci męskiej, o, one ze sobą walczą i to właśnie ci mężczyźni się tak gryzą i potem wyją, dlatego ten piesek miał tutaj rozgryzione, a za chwilę zobaczyłam innego psa, też faceta i miał tutaj dużo krwi, ale zobaczyłam, że nie ma żadnej rany, więc to musiała być krew tego poprzedniego. Boże, co tutaj się dzieje, te biedne pieski, tak właśnie powiedziałam, bo my próbujemy złapać te suczki, ale one się nie dają złapać, no tak próbowałam, wiecie, cały czas próbuję co jakiś czas jakieś tam smakołyki dawać, żeby się z nią zaprzyjaźnić, wiecie, żeby przełamać lody. Ale jest ciężko, jakby tak się dało po prostu im powiedzieć, słuchaj, podejdź do mnie, nie chcę ci zrobić krzywdy, to dla twojego dobra, będziesz miała wszystko z głowy. No ale wiem, że się nie da, ale czasami mi takie myśli przychodzą przez głowę, jakby to dużo ułatwiło. A w ogóle Zośka, Zosia, czego ty tam szukasz? Nic tam dobre nie psuje. Zosia też się stresuje tą sytuacją, bo ona słyszy, że te psy wyją i ona też zaczyna wyć, żeby im jakoś pomóc. Wygląda sobie przez to okienko i jak te psy zaczynają, wiecie, się gryźć i no wyć z takiego jakby bólu, to ona też chce pomóc. Ja to też nie zawsze w ogóle zdążę, ale jak mogę w miarę możliwości, też otwieram bramę i tam wychodzę i staram się te psy po prostu jakoś tak, wiecie, od siebie odsunąć. W sensie nie wkładam tam rąk ani nic, tylko krzyczę na nie, żeby się uciszyły. No nie wiem, zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że nie będzie za chwilę kolejnego psa w ciąży. Słabo to wygląda. Kurczę, zapomniałam wziąć ze sobą kamerę. Że słuchajcie, opowiem wam później, co załatwiłam z wizą. A teraz skoczyłam jeszcze sobie na lunchek i mam pizzę taką robioną prosto z pieca normalnego, takiego, wiecie, prawilnego jak trzeba. I pizza kosztuje 50 tysięcy, więc to jest 13 zł za taką prawdziwą pizzę. No ja jestem zachwycona tymi lunchami. Nagram się później trochę więcej, bo tam przyszła jakaś rodzinka i teraz zaczyna być trochę głośno, a też nie chcę nagrywać telefonem. Wróciłam już do domu i mam dobre wieści. Udało się złożyć wniosek o wizę i powiedzieli mi w urzędzie wizowym, że wydali teraz, wyrobili właśnie 30 osobom wizę. Także taka informacja dla was. Natomiast to jest w ogóle jakaś taka... dziwna, skomplikowana sprawa. Wydaje mi się, że bez agenta wizowego, jeżeli chcecie wlecieć na Bali, to się nie uda. Natomiast z agentem wizowym jak najbardziej możecie. Jeżeli, no nie wiem, bardzo wam zależy na tym, żeby wjechać teraz na Bali, to dajcie mi znać, najlepiej wyślijcie maila. Ja was pewnie przekieruję do mojej koleżanki, która też wyrabia wizę, więc da się. Taka jest dobra sytuacja chociaż, takie dobre newsy mam dzisiaj dla was. I ja zapłaciłam 19 milionów rupii indonezyjskich. Ja płaciłam kartą, więc tam doliczyli mi 3%. Jeżeli nie płacicie kartą, tylko przelewem, to jest 18 milionów 800 tysięcy. To taka informacja dla was i agencja wizowa zajmuje się wszystkim, więc tak naprawdę musicie tylko zapłacić i wysłać skan dowodu. I to jest wszystko, co leży po waszej stronie, także wydaje mi się, że spoko opcja. I ja teraz zabieram się za pakowanie, pakuję walizkę i jadę do Ubud, ale o tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki, że ze mną byliście i mam nadzieję, że dbacie o formę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye.